Jest 20 grudnia 2020 roku, niedziela. Minął już prawie tydzień od oddania, może źle mówię oddania, minął prawie tydzień od zakończenia prac na węźle Porosły. Nie wiem, w jakim stopniu to jest skończone, co to znaczy. Z tego, co wyczytałem, no to w zasadzie prace się skończyły, trwają odbiory i nie jest jeszcze cały węzeł udostępniony dla użytkowników, dla kierowców. Więc teraz zobaczymy, co tam się naprawdę dzieje. Jadę tak zwaną trasą generalską, czyli dawną szosą północną obwodową, od strony Białegostoku w kierunku Warszawy. No i oczywiście już widzę, że tu praktycznie nic się nie zmieniło. Nie wiem, nie rozumiem, o co chodzi z tymi terminami, dlatego że tutaj, no, z tej strony wygląda to tak jak dwa tygodnie temu na przykład. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja nie będę jechał przez cały węzeł, to znaczy chodzi mi o to, że nie będę jechał dalej prosto drogą ekspresową, dlatego że już tutaj widać, że nic się nie zmieniło, więc jazda do następnego węzła, czyli węzła Chorosz, nie ma sensu. No chyba że nie da mi się tu zjechać, bo już widzę, że tutaj zjazd jest zamknięty. O, tutaj jest zjazd w prawo i tu właśnie z tego zjazdu skorzystam, żeby nie jechać dalej ekspresówką. Jest to taki tymczasowy zjazd, który tymczasowo łączy jak gdyby tą drogę . No ciekawe, jak to, co to znaczy prace zakończone, jeżeli prace nie są zakończone. Nie wiem. Po lewej stronie jest ulica Jana Pawła II, ale to chyba jest nieczynne. Nie wiem, za chwilę zobaczymy, czy w ogóle da się tutaj wjechać. Ale zanim tu wjedziemy, zjedziemy sobie najpierw na Elewatorską, po to, żeby wjechać drugi raz prosto z Elewatorskiej. No nawet... Nawet gdybym tego nie chciał, to muszę tak zrobić, bo innej możliwości nie ma. Wjeżdżamy tą boczną drogą na ulicę Elewatorską, czyli jesteśmy tuż obok salonu Toyoty. Tak? Ten samochód skręca, no to nie skręca. On chyba nie wie, dokąd skręcać, zakaz wjazdu. No może ktoś myślał, że w Toyocie też niedziela handlowa, ale chyba tak to nie działa. No i teraz u góry mamy przedłużenie Jana Pawła II, a my jedziemy w prawo. Nie ma żadnych zakazów, więc jedziemy. No i super, no i wyjechałem nad torami kolejowymi, nad trasą Białystok-Ełk. Czyli
można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób przejezdne, ale żeby się upewnić, zawrócę tutaj na tym skrzyżowaniu i jeszcze raz z tej strony jedziemy na ulicę, no, w kierunku Elewatorskiej. Tak, to wielkie skrzyżowanie to skrzyżowanie trasy Niepodległości z Aleją Jana Pawła II. A my dalej skręcamy jeszcze raz w lewo w kierunku ktoś by powiedział w kierunku McDonalda. Zobaczymy, jak z tej strony, od strony Białegostoku, starą drogą, no kiedyś to się nazywała Szosa Żółtkowska chyba nawet. Później cała ta droga nazywała się Zwycięstwa, a później Zwycięstwa został tylko ten odcinek od Ronda Reagana do Dworca Kolejowego, a ten odcinek został przemianowany na Aleję Jana Pawła II. I tak się chyba ona nazywa aż do granicy miasta, czyli w miejscu, gdzie teraz za chwilę pojedziemy jeszcze raz. Tak, także wyjeżdżamy z Białegostoku w kierunku Warszawy, taką najprostszą, starą drogą. I zobaczymy, jak daleko da się dojechać. No za daleko się nie da, dlatego że główna droga, główny ten bezkolizyjny szlak nadal jest zamknięty. A jedyne, co można tutaj zrobić, to zjechać w prawo po to, żeby pojechać w ulicę Elewatorską lub ewentualnie zawrócić na rondzie i wrócić do miasta. Pod nami tory kolejowe Białystok-Ełk. I zjeżdżamy na skrzyżowanie, które jest przy wylocie ulicy Elewatorskiej. U góry mamy główną drogę. A ponieważ już tam jechałem, więc tylko na tym podwójnym rondzie, bo są to dwa ronda. Nie, to jest jedno, takie jedno podłużne rondo. Ja na tym podwójnym rondzie jeszcze raz, tak jak przed chwilą tutaj byłem, jeszcze raz zakręcę. I pojedziemy znowu w górę w kierunku Białegostoku.